Witam wszystkich serdecznie, panie i panów. W dzisiejszym spektaklu opowiem wam, e, o co chodzi w module haka, który jest montowany bądź nie jest montowany podczas montażu haka, podczas montażu instalacji elektrycznej. Tutaj w ręku ja mam przykładowy moduł. Ten moduł ma, znaczy, moduły w ogóle haka mają różne wielkości. Ja Wam opowiem o tym, co jest sensem, znaczy jak on działa, na jakiej zasadzie jest moduł, w ogóle o co chodzi w tym module, że on się w ogóle pojawia, że proponują nam producenci zakup haka ze standardową instalacją, bądź instalacją z modułem, która jest no, automatycznie droższa. Więc jeżeli chodzi o, chodzi o zasadę pracę modułu, to jest, takie, jest to takie urządzenie, które mm, oświetla nam przyczepę całkowicie niezależnym, yy, yy, niezależną energią podaną plusem i minusem w sposób niezależny jakby od naszej instalacji samochodowej, fabrycznej. Może być oczywiście tak, że w tyle samochodu my mamy gdzieś kostkę z plusem stałym i, i z minusem, czy tam nawet minusa damy do masy, może być tak, ale jest to zupełnie... Osobna, niezależna instalacja, która jest doprowadzona. Ten plus jest doprowadzony w kierunku akumulatora, nic nie stoi na jego przeszkodzie, nie wychodzi ona z, no z innych miejsc, tak? Stan w sposób standardowy, jak mo montujemy instalację elektryczną, to powiedzmy, że w starych samochodach, jak kiedyś montowaliśmy, to poszczególne lampy, które są podane poprzez gniazdko przyczepki, tak? Tego typu, to później te przewody były łączone, yy, które wychodzą. No tu, są, tu są obrobione przeze mnie już przewody, które będą mo montowane, no w moim przypadku akurat w module, ale te przewody bezpośrednio ludzie montowali do wiązki elektrycznej samochodu, czyli bezpośrednio po lewej albo po prawej stronie, gdzie znajdują się już lampy i łączyli to z przewodami, które są, no odpowiadają za konkretne, za konkretne lampy. Przykład ja Wam daję światło stopu postojówka lewa, postojówka prawa, kierunkowska z lewy, kierunkowska z prawy, e, światło przeciwmgielne i chyba światło stopu jest drugie też. Tak mi się wydaje, że chyba... Nie, 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 nie są dwa. Jedno jest światło stopu, jedno jest światło stopu i co tu mi jeszcze brakuje? Nie wiem, co, czy, czy czegoś nie wymieniłem. No nieistotne. I wtedy rozdzielaliśmy ten kabel właśnie, tego typu, który idzie od gniazdka na stronę lewą, na prawą pojazdu. Łączyliśmy to z naszą instalacją, która idzie. O, ja wam tutaj pokażę. W ten sposób są przyłączone u mnie przewody do instalacji, już bezpośrednio tej, która jest przy lampie. I na tej zasadzie, korzystając jakby z oryginalnej instalacji samochodowej, było, było zasilane, yy, były zasilane lampy w przyczepce. Jakby była taka kontynuacja, że jak w samochód podaje instalację. Na, przypuśćmy, pozycję lewą, to kontynuując, przedłużając, jakby ten przewód, odpalała się też pozycja lewa w przyczepce. A wiadomo, że nie jest to tylko pozycja lewa, która w tylnej lampie, tylko również obrysówki lewe, przednia, ewentualnie lampka pozycyjna. Także tych lampek na, na obrysówkach jest dosyć dużo. I moduł. Jest po to, żeby właśnie nie obciążać oryginalnej instalacji samochodowej. Moduł jest po to, żeby niezależnym zasilaniem, które podłączamy do niego, tutaj ta niebieska kostka, akurat w tym przypadku odpowiada za, za, za to, żeby go zasilić plusem i, i, i ziemią, odpowiada za to, żeby później energia, która wychodzi, prąd, który wychodzi na, na poszczególne lampy, tutaj są te, te lampy, żeby szła z tego zasilania. Czyli tak, tutaj to co widzicie. To jest kostka, w której jest wejście impulsu poszczególnej lampy. Tutaj widzicie tą kostkę? Ja już ją podłączyłem w tym konkretnie samochodzie. To jest Citroen Jumper. I do tej kostki istotnie są podłączone, musimy podłączyć wszystkie Yy, poszczególne przewody, które odpowiadają za daną lampę. Czyli robimy tak, jakbyśmy podłączali instalację w sposób standardowy, tradycyjny, tak jak powiedziałem Wam na samym początku, ale nie robimy tego w sposób bezpośredni do przyczepki. Takim izolatorem tego wszystkiego izolatorem oczywiście tej cudzysów, jest moduł. Tutaj wejście jest sygnału, tak jak widzicie. Wchodzi poszczególny, poszczególny ząbek odpowiada nam za, tak jak powiedziałem, prawa pozycja, lewa pozycja, prawy kierunek, lewy kierunek, światło stopu, światło przeciwmgielne. Cóż jeszcze zapomniałem? No patrzcie, wychodzi mi z głową, bo, bo wiem, że wstecznego biegu nie, wstecznego lampki nie ma. I moduł przyjmuje tylko i wyłącznie impuls od tych przewodów. Jak zapalamy jakieś światło w samochodzie, to tu jest podawany impuls, że zostało zapalone. A wyjście tutaj, wyjście już na gniazdko przyczepki, dzieje się poprzez. Tak jak powiedziałem, za ten prąd, który wychodzi tutaj na wyjściu do gniazdka, odpowiada to zasilanie niezależne. I teraz można by było powiedzieć, yy, zadać sobie pytanie kluczowe w zasadzie w tym, w tym odcinku, czy ten moduł ma sens? Odpowiadam: tak, ogromny. To jest. To jest po prostu coś, co jest niezbędne we współczesnej motoryzacji, coś, co jest absolutnym elementarzem dzisiaj, jak montujemy hak, jeżeli chodzi o jego instalację elektryczną. Dlaczego? Już powiem, dlatego że współczesne samochody mają tak zrobioną instalację elektryczną, że one nie tolerują raczej podłączenia dodatkowych przewodów w sposób taki, żeby obciążały tąże instalację. Tutaj przy tym module, tak jak powiedziałem, jest podany tylko i wyłącznie impuls, bezpieczny impuls do modułu. On tylko ma dać sygnał, jakie po, jaka poszczególna lampka ma się zapalić, ale to jest bezpieczne po pierwsze, dla instalacji samochodowej, po drugie jest to również bezpieczne w tym zakresie, że powiedzmy ktoś podłącza. Przyczepkę nam, która jest podłączona no, po swojemu, tak? Nie jest według tych zasad co ma być, tylko ktoś tam coś zmostkował, coś źle podłączył. Powodujemy to, że, yy, że instalacja, przypuśćmy, nasza samochodowa oryginalna uległaby uszkodzeniu, jakbyśmy mieli podłączone w ten sposób standardowy. A w tym przypadku, instalacji, właśnie modułu. No to jeżeli cokolwiek ma się zadziać złego, to zadzieje się zazwyczaj, bo tutaj przy podłączeniu plusa do tego modułu obciążamy go dodatkowo, montujemy bezpiecznik. Czyli najpewniej, jak będzie się coś niepokojącego działo, to tylko i wyłącznie strzeli nam bezpiecznik. Ewentualnie, ostatecznie uszkodzi się moduł, ale zawsze i tak moduł jest lepszym rozwiązaniem na uszkodzenie, aniżeli miałaby się uszkodzić nasza instalacja fabryczna. Fabryczne instalacje często samochody teraz mają y, czujniki y, informujące nas o przepalonej żarówce. To się dzieje, to jest odczytywane za pomocą oporu, jaki jest w instalacji elektrycznej. I jakakolwiek dodatkowa lampka, dodatkowa żarówka, która jest podłączona w sposób standardowy, tradycyjny, tak jak powiedziałem, już Powoduje to, że nam instalacja samochodowa wariuje. Już ta instalacja nie ma odpowiedniej wiedzy, czy tu czy jest przepalona żarówka, czy tej żarówki nie ma i tak dalej, i tak dalej. Nie można tak robić. Po prostu to jest kluczem, dzisiaj elementarzem jest montaż. Modułów do Haka za każdym razem. Ja wiem, że to są koszta. Ja wiem, że to jest dodatkowe obciążenie finansowe tam jakieś, nie wiem, 100 parę złotych, 200 parę złotych przy oryginalnych produktach to i nawet jest kilkaset złotych, bo też można kupić oryginalne moduły, moduły haka do danego samochodu, które producent zaleca. Mało tego, nieraz jest tak w samochodach, że. Że tenże moduł jakby jest już w instalacji yy, przygotowany. Czyli, czyli mamy oryginalną instalację samochodową, która wychodzi na tył pojazdu, która tylko i wyłącznie, przypuśćmy, przy montażu fabrycznego haka, wpinamy to w kostkę. tak? Fabryczną kostkę tylko wpinamy i temat mamy załatwiony. Nie musimy przeprowadzać całej instalacji i yy, montować modułu. Po prostu ten moduł już jest yy, zintegrowany z naszą instalacją samochodową. Ale kiedy go nie ma, kiedy nie mamy do czynienia, z oryginalnym fabrycznym hakiem, który kosztuje no, lekko 1000 zł wzwyż, tak uważam i, i 1000 to to, 1000 to jest mało, tak powiedziałem 1000 wzwyż i plus ta instalacja elektryczna to, to są kwoty rzędu kilku tysięcy złotych. No to wtedy jak montujemy coś jakiegoś zamiennik, zamiennik haka, za każdym razem montujemy moduł. Te moduły mają różne kształty. Te moduły ale one zawsze mają jedną i tą samą zasadę działania. Zawsze, zawsze jest to tutaj kostka, która podaje nam impuls, którą lampkę, yy, która lampa ma się zapalić, a tu jest wyjście na gniazdo haka. A tu jest niezależne zasilanie. Tak to wygląda. One mówię, mają różne... Ten moduł chowamy gdzieś w samochodzie. Tutaj mamy do czynienia z prymitywnym busem. Ja go zainstaluję tutaj tam jakby w schowku tej wnęki. Tak? Gdzieś, bo tu mi najbardziej pasuje. Przeważnie też jest tak, że jak kupujemy moduł do danego samochodu, to producent, bo tu nie chodzi już o, o, o rodzaj modułu, bo moduł, tak jak powiedziałem, to w zasadzie ten moduł moglibyśmy zastosować w każdym samochodzie. W każdym. Jaki tylko sobie wymyślimy i ten moduł będzie funkcjonował na 12V. Tak? Ale dodatkowe te przewody instalacyjne, których ja już teraz tutaj nie mam, no bo już je zamontowałem w samochodzie, to producenci już starają się dostosować ich długość do danego modelu samochodu. Na przykład, jeżeli kupujemy, nie wiem, czy tam do Golfa, do jakiegoś BMW, czy do Citroena, no do jakiegokolwiek, to wiedzą, gdzie po której stronie ten moduł wypada zamontować i z której strony tego modułu przeciągnąć instalację. Bo zawsze będzie tak, zawsze raczej będzie tak, że ta instalacja będzie przeciągnięta z, 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 po lewej stronie. I po prawej, dlatego że oczywiście poszczególne lampy, niektóre lampy działają na instalacji po lewej stronie. Tutaj, akurat w tym konkretnym samochodzie, mogę Wam powiedzieć, są cztery przewody o tak, jak widzicie, cztery przewody połączone i jest tak, lewa pozycja, lewy kierunkowskaz, światło stopu, światło przeciwmgielne cztery przewody tu musiałem wykorzystać z lampy pociągnąć, żeby, yy, żeby zasilić yy, impuls modułu. Musicie się wypo wyposażyć w taką tutaj próbówkę, jak widzicie, to jest najlepszy sposób. Żabka, którą przypinamy gdziekolwiek do, do minusa samochodu, do karoserii. I tutaj taka próbówka ze szpikulcem, tak jak widzicie, z cienkim tym, dlatego że te koski w samochodzie są no, różnej konstrukcji niejednokrotnie one, one mają cienkie jakieś piny, albo nawet na przykład nie można ich yy, odpiąć, że po co je odpinać, jak można gdzieś się przedrzeć tym yy, wąskim, że tak powiem. Yy, no, tym bolcem, tak? Do, do, do miejsca, gdzie, gdzie macie styk, i yy, sprawdzacie to w ten sposób, że włączacie poszczególne światła samochodu yy, po przekręceniu zapłonu. Wykrywacie, gdzie jest jaki kabel, jaki, jaki przewód odpowiadający za daną lampę, i podpinacie się do niego z impulsem, yy, który idzie w kierunku właśnie modułu. Ja preferuję tego typu zapinki. Tak jak widzicie, yy, powiem Wam szczerze, że nie jestem miłośnikiem lutowania. Znaczy, miłośnikiem lutowania jestem, bo ja lutuję i tam, gdzie trzeba, to jak najbardziej to jest elementarz, ale w, podczas wpinania, bo robiłem wiele haków samochodowych, wiele haków montowałem, to podczas to jednak preferuję właśnie tego typu spinki. One wyglądają w ten sposób. Widzicie, to jed, jeden przewód jest przelotowy, tutaj się montuje ostrości nie może złapać, O, a drugi jest taki, że tylko go wpinamy, właśnie od tego modułu haka. Zaciskamy, tak, jak widać ten, 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 ten metalowy element. On raczej nie uszkodzi nam przewodu, dlatego że prędzej podda nam się izolacja, przez którą przebije się tenże, właśnie metalowy, metalowy suwak, a w środek tutaj wejdzie, wejdzie już ten bezpośredni drucik, który, który nam przewodzi prąd. Tak, to jest, ja, ja używam tego typu spinek. No, o tym powiedziałem, o tym powiedziałem także. Podsumowanie takie, że, że, że moduł jest to elementarz w, w montażu, w instalacji. No, HK. Tutaj teraz będę montował, tak jak widzicie, przeciągnąłem sobie przewody na, na tą stronę. Tutaj mamy na 100% prawy kierunek, prawy, prawy postój. A tu nawet nie wiem, ja wam szczerze, co my tutaj mamy. Postój, kierunek. Stop, już zamontowałem z tamtej strony, nie wiem, trzy przewody tutaj zaraz będę podpinał, to jest kostka akurat w tym samochodzie prawej lampy i gdzieś tutaj na, na dystansie będę wpinał tymi kostkami, które Wam pokazałem to. Dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę, pozdrawiam gorąco do następnego filmu, pa!